sobie. Księżyko mokre. Pierwsza próba 14,6, teraz już wychodzi 18. Gdzieś powój, jakieś chwasty. Nie ma dzisiaj słońca i lipa skoszenia. Poprzeczniaki wykosiliśmy i nie nadaje się to tworze do wzrostu. Próbujemy chyba zaatakować jeszcze żyto. Może będzie żyto suche. To się nie nadaje. Kratka idzie do góry. Boże wypycha kratę, także lipa. Nie było słońca dzisiaj już. Tego słońca dziś nie będzie. Jutro ma być słońce, to może jutro się weźmiemy za to. A teraz pojedziemy zobaczyć żyto. Pojedziemy do żyto. Witajcie drodzy widzowie, w kolejnym vlogu w sobotę, godzina 13.30. Dzisiaj dzionek słoneczny, także pogoda luksie od okoszenia. Wczoraj nie było słońca, przężyto, jak widzieliście, mokre. Przężyto mokre. Sobie zbałamucili dwie, trzy godziny nawet, bo jechaliśmy przez żyto, a trzeba było nam jechać od razu do żyta. Żyto, słuchajcie, 13,7, przężyto 16,6, także nie nadaje mi się to przężyto do silosu i zmiana planu do silosu, sypiemy zamiast przężyta do silosu sypiemy żytko. Trzeba kosić, to był zły manewr. Teraz następny razem, nigdy, jak będę miał żyto, to po pszenicy wjeżdżam żyto, a przężyto to wiadomo na pasze idzie, także tam o jakość nam nie chodzi. Przed południem kosiłem tylko majstra głowę, także majster, przywitaj się z widzami ładnie. O, jakby ktoś potrzebował cięcia, różne robię fryzury. Majster chciał na krótko, na żniwa, to ma krótko. Także to też taka... No, to tym wyjeżdżam. No, majster teraz wyjedzie, ja już kombajn mam przygotowany. Na rębaku. Na ścinaczu podostrzyłem noże, bo nożyki, słuchajcie, żyto koszone na zapałkę, żeby zbierać jak najwięcej tych kłosów, połamanego dużo żyta, także... Ty, włącz klemę, bo ja myślałem, że jest wyłączona, a była włączona. Ja wyłączałem, ty włączyłeś? Ja nic nie robiłem. Kogut myślał, o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Proszę bardzo. Pół metra, słuchajcie, brakuje nam szerokości wiaty, aby bez problemu można było tymi kombajnami się mijać. Tak, ja wjeżdżam pierwszy, majsterek wtedy wcofuje, no i na odwrót. Majsterek musi wyjechać pierwszy, bo hederem drabinką, bo jego drabinkę zahaczam, nie chcę tutaj sobie czy też jemu pokrywać, także majster wyjeżdża, ja wycofuję się i tankowanie, serwismeni już wszystko tutaj zrobili, także kombajn przygotowany, wyczyszczone wszystko. Jedziemy, słuchajcie, ja jadę kosić, bo majsterek dzisiaj o godzinie 16 jedzie do Patrycji na urodziny. Patrycja i Patrycji mama mają dzisiaj urodziny.
No niestety, jest pogoda słoneczna, także ja będę sobie kosił. Młodzi rządzą się swoimi prawami. Także niech jedzie. A ja może, korzystając z tej okazji, teraz powiem, że Patrycja ogląda filmy. Składam jej najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka, 100 lat życia dla Patrycji i dla jej mamy Kasi. Co mówi? Że wcofaj, aby zbiornik i tak był pod dachem. Nie musisz głęboko cofać. No, niech tak stoi, jak przyjadę, nie? Trochę cofnę, aby header zostanie i nie ma problemu. Dobra, to co, tankujemy, czy? No tak, chyba. No chyba, że poczekaj, bo zjesz obiad, wtedy no tankujemy i jedź. Dobra. Także zobaczymy się, słuchajcie, na polu podczas koszenia żyta. Za chwilę przyjedzie brat, także on będzie odwoził pod silo zboże żyto. Małą ton będzie jeździł i co tam? Tak, drodzy widzowie, pierwsza przyczepka, odjazd. Szybko dzisiaj, szybutkie, nawet nie mierzyłem, może zmierzę. Dać z ciekawości kolejny zbiornik, jak poszedł. Dwa i pół hektara, może jeszcze mi zostało do koszenia. Ma więcej. Kolejna działeczka. Będzie się zboża zdjęta swoje. Dali bizo, właśnie. Bizo. 60. Sąsiad zawiedzy. O. Też maszyn. Thank you.
światło. Bez poprzeczniaka bym miał pewnie video. Nie będę przyjeżdżał, słuchajcie. Przyczepka jest, słuchajcie, na kusiłem teraz pełen zbiór. Sypiemy. I dobra, sypiemy, słuchajcie. Dobra. Patrzcie, pełniutki zbiorniczek. Trochę materiału jest. Jedziemy dalej.
sypiemy na środeczek. Wczoraj to cię
mamy czwartą przyczepkę. Drodzy widzowie, kończymy. Ostatni przejazd. Kawałeczek. Przedem zobaczyć płaza ładnego. Tak, zobaczcie, skoszone. Siernia. Niziutko. Ładnie słoma. Zcięta, pocięta, rozdrobniona, rozkoszona, rozpylona. Także pierwsza działka żyta zakończona. Działka, żeby
się. Majsterek ma tu 4 hektary poprzężycie i od roku ma 3 hektary. Myślę, że żyto będzie jakościowe, żadnego kurzarium tutaj nie widać. Nie ma żadnego kurzarium, sporyszu nie ma. Także konsumpcja. Dzisiaj miałem zbadać wilgotność i nie zbadałem. Pojadę na tamten kawałek. No i tyle mam. 4 razy brat zabrał, po 5 ton. Można powiedzieć, że na tamtym przyczepkach. No i tutaj też 5 ton będzie. Pół zbiornika i będzie tam. Dobra, słuchajcie, jedziemy na kolejny kawałek, szkoda czasu. Na drogę wyjeżdżasz. No i dobra. To czy ja sięgnę?